Cześć i czołem, moi kochani, z tej strony Kasia, witam was serdecznie w kolejnym filmie z Rasta. Jesteśmy ponownie na serwerze Wasteland, czyli serwerze RPG, serwerze PvE/PvP. Taka totalna mieszanka, moi drodzy. I tak, ostatnio skończyliśmy w tym domu, tutaj mieszkałem sobie, ale stwierdziłem, że się wynosimy, wziąłem wszystko na plecy i spróbuję znaleźć jakieś nowe miejsce. Znaczy, znalazłem już w sumie nowe miejsce, tu sobie zaznaczyłem. Mamy blisko do obozu bandytów, bo widzę, że jest tu całkiem sporo sklepików po mapie porozstawianych. Więc chciałbym mieć do tego dostęp tak zdalnie. Dodatkowo tu mamy dojazd drogami różnymi. To jest fajne. Mamy anteny, żeby zdobyć niebieską kartę. I zajezdnię, żeby zdobyć czerwoną. No i skrzyneczki różne. Myślę, że to będzie lepsze miejsce. Plus jeszcze zima, gdzie skałek będzie sporo. Tak więc kupiłem sobie właśnie konia. Mamy jeszcze 309 skrapa, więc niedługo będzie stół drugiego poziomu. No i jedziemy w stronę tego oto punktu, jeszcze zahaczymy może obóz bandytów, kupię jakieś drewno, bo zbierałem dużo kamienia, ale drewna nie mam, bo nawet nie siekierki nie mam. To jest problematyczne dosyć. Dobra, tak więc jedziemy, skręcam sobie w lewo, widzimy się gdzieś dalej. Słyszymy. O, jak pięknie, kilofik. A ja właśnie kilo wyrzuciłem niechcący wcześniej, bo zdobyłem ten koszyk ogólnie. Z tych jajek, z resztek jajek, które zdobyliśmy w ostatnim odcinku. Lasował mi się akurat koszyk z brązowego jajka. I teraz na tym zbieraniu jajek byłem pierwszy, moi drodzy, byłem pierwszy. I udało mi się zebrać ponad 50 sztuk. Z tego zrobiłem sobie właśnie 5 brązowych jajek i nie będziemy ich otwierać, tylko poczekam, aż będziemy mieli 10 i zrobimy z niego srebrne jajko. Jestem ciekaw, co może z tego srebrnego jajka wypaść. Oho, proszę, Binkan, akurat to, czego mi było brakowało, bo satchela już się nauczyłem, wyhandlowałem z Soloszem, ale to już widzieliście na odcinku. Generator. Generator chyba mi się nie przyda na razie, nie mam miejsca kompletnie na to jest problem. Więc resztę muszę zostawić. Oj, misiu, pysiu, nie podbiegaj. Nie, utknąłem. O cholera, utknąłem, nie chcę marnować amunicji. Raczej nie chcę marnować swojej broni, bo moja broń jest w bardzo słabym stanie. Już nie mogę jej naprawić, chciałbym jej się nauczyć. Czy ja dobrze jadę w ogóle? Tam bardziej przeskręcić. Okej, dojechaliśmy do obozu bandytów. Spróbuję wykupić sobie trochę drewna, tylko muszę zrobić miejsce w ekwipunku. Nie wiem, co wyrzucić. Może na razie tą amunicję czerwoną. Tak, to jest chyba jedna z mniej użytecznych rzeczy tutaj w moim plecaku. Jestem ciekaw, czy jak zostawię tak konia, to ktoś mi może go ukraść, czy tu jest też na to zabezpieczenie? Jakby nie mógł, to by było fajne. Wydaje mi się, że nie może. I ogólnie będę musiał też sobie kupić helkę, bo helki też chyba nikt nie może mi ukraść. Ale na to potrzeba... Sprawdźmy w sumie. Nie pamiętam. Minikopter 750. No to... Jeszcze nie teraz, moi drodzy. Do tego jeszcze trochę, ale na razie idziemy kupić to drewno. O, tu jest jakoś chyba pomnożone to. Zwiększone po prostu ilości, czyli za 750 kamienia od razu jest 2500 drewna. Ja bym chciał więcej. O, te 2000 drewna? Tak, myślę, że to będzie git. No i mamy 20 tysięcy drewna, został nam jeszcze kamień. Rewelacja. Mamy już 9 level. Od 8 można używać komendy ukośnik SB, czyli skinbox. I możemy sobie nakładać różne skiny na ojej, jakiś lag był. Czasami tak tutaj przytnie właśnie na różne rzeczy, na bronie i tak dalej, więc tutaj mamy już skiny ponakładane jakieś. A od 10 poziomu możemy zacząć sobie kupować raid bazy, więc to też bardzo ciekawa opcja. Dobra, jesteśmy. Wygląda to następująco. Tutaj gdzieś w takim razie się zbudujemy. Blisko zimy, żeby było. Na tym rozdrożu można idealnie. W tym miejscu. Tam ktoś się na antenach strzela. Ale dobra, zrobimy domek, odstawimy rzeczy i będziemy tutaj przeszukiwać okolice. To jest bardzo ładny, płaski teren, więc chyba przyjmiemy właśnie tą miejscówkę. Tak, tu mi się podoba. O, cholipka, nie mogę postawić szafy, bo jest limit. Jedną szafę na gracza. O, matka. Dobra, ustawimy sobie tu set home'a i wrócę tam usunąć szafę. I hopa, rozwalone wszystko. Pięknie, zbierzmy sobie to, co pozostało. Niedużo. I okej, rozwalmy resztę, bo po co to tutaj ma
ma zostać. Czekam na cooldown teleportu, 4 minutki, więc akurat stwierdziłem, że wstąpię sobie na lotnisko. Pozbieram kilka beczek. Wiosła nie chcę. Dobra, jesteśmy teraz już chyba fundament. Znaczy tę szafę mogę postawić, tak jest. Okej. Okay. O, tu moje hasło się pokazało. Nie wiem, chyba nie moglibyście mieć do tego dostępu, ale na wszelki wypadek zmienię. Okej, okay, nauczymy się Binkana, już będziemy umieli wszystko do rajdów. Zaczale umiemy, tak więc teraz tylko zebrać materiały. No i wbić ten 10 level, żeby rajd bazy mi się odblokowały. Okej, okay. Jestem wyczyszczony. Baza jak na początek taka wystarczy. Nie potrzebuję tutaj nic zamykać. Jak wiecie, nie jesteśmy w Polsce, tutaj nie kradną. Tak więc możemy się wybrać w tym momencie na anteny. Tylko wezmę swojego konika. No zobaczmy, jak to tutaj wygląda. W tym miejscu zostawię konika. Czy tu też są boty? Powinny być wszędzie chyba, co? O, już tam widzę jakiegoś. Tak, to jest bocik. Lecimy. Chociaż boję się o tą moją broń, bo nie mam jej nauczonej. Jakbym chciał się jej nauczyć, no to muszę ją w tym momencie wrzucić do Recyclera. A żeby... też żeby ją naprawić, no to muszę ją umieć, więc tu się wszystko pokrywa. Stracę broń. Więc zostawię ją na samej resztce, takiej jak nie zapomnę oczywiście. No i wtedy się jej nauczy dopiero. A do tego momentu będziemy próbować używać jeszcze łuku, chociaż mam 5 strzał. Liczę na to, że zaraz znajdziemy jakąś broń w tych skrzynkach, bo to jest jedyna szansa. Co to jest? Recipe card, Bible cake. O! Duży prezent, najlepszy jest taki. Rozpakuję go teraz. Czyli to jest receptura na... na jakieś jedzonko. Rozpakuj. A, i się nauczyliśmy Bible cake. Pebble cake, tak? Dobrze to czytam? Czy Pebble cake? Nie mam pojęcia. Zresztą, to za różnica. Już mnie zauważył. Nie idzie do nas. Tyk, ajej. Dostał. Jakoś bokiem biegnie. A zaczekajmy na niego po prostu. Chodź tu, gnojku. O, lebańka weszła. O! Prezencik nam wypadł. Kolejna receptura. Ostra papryka, zupa z ostrej papryki, jeżeli dobrze rozumiem. Fajnie. Okej, okay. Bezpiecznik włożony. Idziemy z drugiej strony. Ale rymy. Okej, okay. Przełącznik kliknięty. Jestem wyziębnięty. I używamy zielonej karty. Bo mam piękny łeb obdarty. Niebieska karcioszka. Zupy zjem choć troszkę. Dobra, koniec tych rymów. Oho, idzie. 150 skrapa, przerobiłem co tutaj udało się z beczek zyskać. I wracamy, mamy niebieską kartę, więc teraz mogę iść na zajezdnię kolejową, tak? Tak, dobrze mówię. Jestem ciekaw, jak będzie na zajezdni, bo standardowo tam są boty normalnie, to co, będą jeszcze jakieś dodatkowe? No to było ciekawe, bo tam dosyć dużo można zdobyć, jak się wejdzie tą niebieską kartą. Tak samo może być ciekawie na tunelach wojskowych, bo tam też są boty normalnie. Tutaj by były jeszcze te dodatkowe. Fajnie jakby były jakieś mocniejsze, bo tak to jest... No taki standard się już zauważyłem, że zrobił, że biegają po prostu takie ala zombiaki, które biją na blisko, albo biegają tacy z karabinami. I to jest tyle. No i czasami się spotyka tego bossa, który mnie ostatnio zabił. On jest w czerwonym ubraniu zawsze. I to jest fajne urozmaicenie. O koniu zapomniałem. Ja cię kręcę, zostawiłem go gdzieś tam. Wracam po ciebie, płotka. Nie, jesteś maleńka. Tak, ty. Wracamy do domciu. Dobra, musimy tu zrobić podjazd, żeby ona miała jak wejść. Ale to mało priorytetowe. Niech sobie stoi tam, gdzie stoi. Okej, ile mam? 160. Jeszcze tutaj 435, no to jeszcze troszkę i będziemy mogli drugiego poziomu stolik sobie zrobić. Dobra, w zapasie zrobiłem sobie jeszcze podepiątkę, kuszę i gwoździarkę, bo mówię, nie chcę, żeby ona się popsuła przypadkiem i idziemy na tą zajezdnię. Tylko robi się ciemno, co może być problematyczne, no ale może zdążę. Albo wiecie co, nie, zanim to zrobimy, to ja tutaj pobiegam przy tej drodze i pozbieram jeszcze skrzynki, żeby mieć te 500 skrapa. Kolejna receptura. Tazosasu-tasage-roll. Rozpakuj. Dobra, i w ognisku możemy sobie przyrządzać te wszystkie dania.
Chyba tu nic nie zobaczy, tak więc czekamy na dzień. O, zbieranie jajeczek. Szybko, 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 szybko. Gdzie to jest? Koszyk. Zasuwamy. Szybko, szybko, jajeczka. Jajeczka sobie zbieram, jajeczka sobie zbieram. La, 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 la. No, fajna zabawa, naprawdę. Lubię to. Jestem bardzo ciekaw, co będzie z tego srebrnego jajka. Została minuta, mam 52 sztuki, więc jest ładnie. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. No i ostatnie 30 sekund, najwięcej jajek się pojawia. Zbieramy szybciutko, ile się tylko da. A nie, ja dopiero teraz mam 50, to wtedy musiałem mieć jakąś inną liczbę, coś się psuło. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i koniec. Dobra. Czy coś na czacie pojawia, jakbym nie miał permisji do czegoś? O kurde. Wtedy nie dostałem, a teraz dostałem 3 srebrne jajka za to, że miałem pierwsze miejsce. Albo miałem, tylko mi się... cholera, nie zmieściło w ekwipunku. Ajajaj. Dobra, ulepszam sobie te. Kolejne srebrne z tego spróbujemy stworzyć. Nie wiem, czy z srebrnego tworzyć złote, czy... czy już otwierać srebrne. Zaraz sobie przemyślę tą sprawę. Stawiam sobie tutaj takie drzwi ze skinem przezroczystości. Nie wiem, czy to tylko na tym serwerze jest... ten skin? O, jedne za dużo zrobiłem. Nieważne. No, i teraz ładnie słońce nam wpada do środeczka. Wygląda jakby to było otwarte, a jest zamknięte. Hello! O, chyba jakiś niebrawy gość albo nie słyszy. Halo, cześć! Dobra, przyczepiłem sobie wszędzie światełka, teraz już będzie jasno w nocy. No i możemy iść na tą zajezdnię chyba, co? Tak, to jest chyba odpowiedni moment. Oni mi sra w domu w ogóle, co tu się dzieje, co za bajzel. Może przejdziemy się na piechotę, bo to nie jest daleko w sumie. Ale fajnie to wygląda, naprawdę, podoba mi się. A potem zrobimy to z metalu oczywiście, żeby użyć mojego przepięknego skina, ale na ten moment tak może zostać. No, ktoś dupnął jakąś lodową wieżę. Ciekawe. I jest jakiś automat do sprzedaży, gdzie jest na sprzedaż... ten młot pneumatyczny z 200. To by się nam przydało. Ale zobaczmy, może w sklepie jest już dostępny. Tools. Nie, za 2 doby dopiero. Tego trochę nie rozumiem, dlaczego tak jest, no ale pewnie mieli w tym jakiś cel. Zobaczcie, że w ogóle craftingi można kupować karty za craftingi. Za crafting table. Na przykład jak nie potrzebujemy stołu drugiego poziomu, no to niebieską kartę sobie możemy dzięki za to wziąć. Nie potrzebujemy trzeciego poziomu, bo zdobyliśmy gdzieś, no to możemy sobie czerwoną wziąć i tak dalej. Dobra, no to pokażcie mi, co tutaj się odwala na tym, na tej zjezdni. Lecę z kuszą i z gwoździarku, na razie MP5 na samym końcu w pasku, tak bardziej zapasowo. No i wchodzimy. O, zielona skrzyneczka, uwaga. O, ja cię kręcę, plecak. I to taki zarąbisty plecak. Uhuhu. Dobra, włóżmy sobie tu jakieś takie... rzeczy typu... nie wiem co. Tu mam troszkę spadki FPS-ów. Gość z bazy swojej rakietą robi Bradley'a nieźle. Okej, okay, tu mam trochę spadki FPS-ów właśnie. Wydaje mi się, że przez takie budowle. Przez to, że jesteśmy w miejscu często uczęszczanym przez ludzi. A, czyli zobaczcie, są takie boty i są takie boty. Okej. Okay. No to będzie to dosyć skomplikowana akcja. Wow, 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 ja pierdolę. Wał dostałem, ja cię kręcę. Strzelałem sobie do tamtego. I nagle ten podbiegł na plecy. Oh shit. No cholera. Oh shit, 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 shit. To mocno bije. Dobra, 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 wycofujemy się. O, strzykaweczka można się nauczyć. Powiem wam, że tu jest mocny bot jakiś. Bo chyba strzela z kałacha, więc trzeba... cholera, z czegoś mocnego, nie wiem, czy to kałach. Dobra, leży, sobie włączamy. Jeszcze chyba jeden na górze jest. Czy to jest zombie? Tak. Okej, okay, leży. Jest dziwnie ubrany górnik. O, zielona skrzyneczka, kolejna, uwaga. No, broni nie ma, ale i tak jest ładnie. Okej, okay, teraz zasuwamy na drugą stronę. Zombie. O, świetnie trafiłem. Wejdziesz tu? Nie, nie wejdziesz tu, będziesz tak biegał. Nupku. Nie dasz mi rady, co?
nie dałeś. Kompozytowy łuk chyba mi się nie przyda, co? Oh shit, tu mamy radiację. Oh no! O tym nie pomyślałem. Fuck. Ja muszę tam wejść, żeby odpalić i tam też będziemy mieli radiację. Dobra, trudno. Trzeba to jakoś ogarnąć. Chodzimy po prostu na szybko. Na górę nie wiem, czy tu jeszcze jeden będzie? Chyba nie. O! SMG mamy, zajebiście. Odpalamy sobie to i schodzimy na dół. Dobra, wchodzimy teraz tutaj. Radiacja oczywiście. Ale sobie poradziliśmy bardzo ładnie. Zbieramy to. Szybko trzeba włożyć tu bezpiecznik. Tyk. Odpalić i idziemy na górę. Oho, coś tu biegnie znowu. Dobra, jak już jesteśmy, no to tutaj też można wejść. Jedna skrzyneczka, ale dobra i to. No i teraz na górę. Nie zieloną, niebieską. Jejej. Podnosimy tu jakieś śmieci. O, strój antyradiacyjny, ale nie mam za bardzo miejsca. Dobra, to żeby się nie śpieszyć, zróbmy tak. Ja to odłożę. Okej. Dobra, i chyba się udało, no spokojnie teraz. Przełożę sobie ubranka i jesteśmy bezpieczni. Tu niestety nic ciekawego. Naprawdę nie ma zielonych? Są dwie. Dwie zielone, uwaga. O, kolejny plecak i dron, fajnie. A tutaj? Tutaj nic ciekawego. O, lodóweczka, pięknie. Dobra, myślę, że to tyle. A, jeszcze czerwona karta. I spadamy, ja jestem zadowolony. Aha. W końcu mogę mieć tego skina, którego chcę. Co tu się zadziało? Czekajcie, bo coś popsułem. Aha, bo wyjąłem sobie to. Okej. Piszemy sobie home'a, ale najpierw jeszcze podejdę tutaj, bo tu mogą być jeszcze skrzynki zielone. Często tu coś jest. Albo w tym kontenerze, albo tam w środeczku. Oh shit. O, mnie przestraszył znowu. Da. I kolejny. Już cię widzę, zielona skrzyneczko. Co tu będzie? Uwaga. Laptop. O, jak będzie. A tutaj nie ma nic. Dobra. To wpisujemy home'a. Nie wiem, czy da się home'a wpisać. Dwójkę, muszę pamiętać. Jeżeli mam radiację, da się. Nie, interrupted, czyli się nie da. Musimy zaczekać, aż zejdzie radiacja. O, zauważyłem teraz, że mamy 10 level. Tak więc po pierwsze muszę do drzewka coś dodać. Rozwój postaci zrobić. A po drugie możemy sobie zrobić pierwszego rajda. Co by na to?